może tu? Ja tu mam, czekaj. Bach. No je. Czerwone. To do czerwonego, nie? O. Jeszcze tam klocek masz byś. O, patrz. No jest. I jest. Ale jak jest? Jak tutaj nie ma? No nie no, taka zguba. No tak nie może być. No ale jak to może być, że tu bez jednego puzzla? No ale nie no. Ale spokojnie. Ale co spokojnie? Ale tygrys spokojnie, po co te nerwy? Na pewno gdzieś jest, przecież się nie rozpłynął w powietrzu. A jak się rozpłynął w powietrzu, to co? Przecież cała praca na marne. Nie no, jak się normalnie uwaga. Zdenerwuje. Spokojnie, oddychaj, weź wdech, może nie wiem, pomerdaj ogonem, weź się, o, no i co? No i co? Co? Chodź tam tutaj do mnie. No. O, przylepił się. A, czyli się przylepił po prostu i cały czas był. O, no i teraz to ja rozumiem. No i jest. To ja rozumiem. Mówiłam, że nie ma się co denerwować. Bardzo. A skoro był swoją drogą, to mi taką jedną ważną rzecz mówi. Wiesz jaką? No, że? No, że co? Wiem, że to jest bardzo ważne, żeby się dokładnie myć, żeby do ciebie się no nic nie przylepiło. No to też jest ważne, żeby się dokładnie myć, no bo jakbyś się nie mył, to by w ogóle wszystko się do ciebie przylepiało. Ale bardziej chodziło mi o to, że kiedy brakuje jakiejś części, to my to widzimy, rozumiesz? No. Nawet jakby brakowało puzzla gdzieś z boku, to widzimy, że układanka jest niekompletna. No widać, oczywiście, czyli? Czyli co to przypomina? No, czyli to przypomina, że trzeba po prostu bardzo dokładnie sprzątać i po prostu liczyć wszystkie puzzle, zanim je się schowa do pudełka, po prostu. Nie, tygrys, to przypomina kościół, rozumiesz? Puzzle wszystkie są ważne, każdy w kościele jest ważny. Poczekaj, niech się zastanowię. Puzzle i kościół... Tak, czyli każdy puzzle to taki jest, to są ludzie albo zwierzęta, a układanka to po prostu taki obraz, który razem tworzą po prostu dla Pana Boga. O! No i dokładnie, właśnie o to chodzi, razem. Razem. A wiesz, mi to z tym razem, to przypomina się taka dżunglowa historia. Dżunglowa... Nie wiem, czy kojarzysz. Taka, że były zwierzęta razem i coś tam się wydarzyło. Poczekaj. Już ja wiem, czy tobie chodzi o tą słynną zwierzoliadę. Dokładnie tak. O tak, to jest dobra historia. Słuchajcie, dzieciaki, musicie to po prostu usłyszeć, więc siadajcie, przygotujcie, co tam macie do przygotowania. Siadajcie, słuchajcie, a wszystko, jak to w naszej dżungli bywa, zaczęło się w zwykły... najnormalniejszy na świecie dzień. Nie no, karty ewidentnie się mnie dzisiaj trzymają. Rozumiecie ten żart? Karty trzymają się koali, a to przecież koala trzyma się wszystkiego. Koala, naprawdę nie musisz nam tłumaczyć. Rozumiemy, przy naszym ilorazie inteligencji to twój stały żart, więc zorientowałyśmy się. Jest szach i mat! Je, szach, mat! Jest, wygrałem! Czepiak, to nie jest ta gra. Nie? No to wiem. Zaklepany, tak. To też nie to. No to co ja mam powiedzieć, że wygrałem, no? Czepiak, nie musisz nic mówić, po prostu wygrałeś, brawo! Jest, wygrałem! Czepiak! Szacun, Czepiak, wygrałeś! No ty tam wygrałeś! Teraz to my dopiero możemy wygrać, rozumiecie? Wiecie, co skrywa ta koperta? Ta koperta skrywa zaproszenie na jedyne, niepowtarzalne bananowe imprezę! Ale to będzie czad! Jaką bananową imprezę? Co ty w ogóle opowiadasz? Nie. Posłuchajcie, bo to jest istotne! To zaproszenie na jedyną, niepowtarzalną... Wiem! Zjazd Moli Książkowej! Ekscytujące spotkanie! O nie! To zaproszenie na jedyne... Ja wiem! To zaproszenie na degustację eukaliptusów z całego świata. Przyznam szczerze, że o tym marzyłem. Nie i jeszcze raz nie. Po prostu dajcie mi powiedzieć. No. To jest zaproszenie na zwierzoliadę. Wow, zwierzoliada! Yeah, ale rewelacja! Jest ekscytacja! Jest! Yeah! Ty, no. A,
A co to w ogóle jest? No nie, no nie róbcie sobie ze mnie żartów, to zwierzoliada! Nie wiecie, co to jest zwierzoliada! Zwierzoliada to największe zawody sportowe w świecie zwierząt! Startujemy drużynami, co nie? Drużyny startują, są łamigłówki, różne zawody, bieganie! I najważniejsze, do wygrania jest wielki, złoty, no tak złoty, tak błyszczący co? Puchar zwierzoliady. Chwileczkę, chwileczkę. Ale o ile ja się orientuję, to na taką olimpiadę trzeba mieć specjalne zaproszenie po uprzednim zgłoszeniu. A ja, o ile sobie pomyślę, to nie przypominam sobie, żebyśmy kiedykolwiek o tym rozmawiali. No bo po prostu ja sobie pozwoliłam zgłosić nas. To znaczy było tak, ja tu przyszłam któregoś razu, wy siedzieliście tak jak teraz i ja przyszłam i zapytałam. No i wy nie powiedzieliście nie. Więc jak nie powiedzieliście nie, no to potraktowałam to jako tak. Może dlatego, że nie usłyszeliśmy pytania. Oj, tam nie usłyszeliście pytania. Przecież to jest świetna okazja, słuchajcie. Okazja do tego, żebyśmy się razem bawili. Będzie super, super, razem jako drużyna. Ale chodźcie, chodźcie, musicie to zobaczyć oczami swojej wyobraźni. Skupcie się teraz i wyobraźcie sobie przed sobą ten wielki, ociekający złotem puchar zwierzoliady, jak stoi w naszej dżungli i mijają go zwierzęta. I co one se wtedy myślą? Co myślą? Wow! Kto tu mieszka? Tu mieszkają zwycięzcy! Tu mieszkają zwierzaki, które się nie poddają! I kto to będzie? To będziemy my! To możemy być my! To no. Co? Wchodzicie w to? No jak tak sobie w sumie pomyślę, to dlaczego nie? Słuchajcie, przecież to trzeba próbować co jakiś czas czegoś nowego. No. Przewietrzyć swoje stare piórka. A ja mogę wam powiedzieć, wcale się nie chwaląc, że jestem całkiem niezła w zagadki, łamigłówki, więc w tym mogę wam pomóc. No i jasne, sowa mądra głowa jest w naszej drużynie. A ty, Koalka, wchodzisz? Mnie ten pomysł od razu chwycił za serca, że wszystko to, co chwyta i trzyma, brzmi dobrze, wchodzę w to. Mogę pomóc innym, jak się trzymać. Będę pilnował, aby wszyscy trzymali się razem. No i o to chodzi. Już dwie osoby mamy w naszej drużynie. Ja będę takim, wiecie, takim napędzaczem, takim po prostu motorem. Co robimy? Taka taktyka, nie? Jak startować? Gdzie biec? Co się dzieje? Co ja robię, nie? Takim kimś... Możesz być naszym trenerem, tak jak w piłce nożnej. Taki trener a la kapitan. Ale oczywiście wygrywa cała drużyna, prawda? Wiadomo. Żeby nie było, nie? Czepiaku? Czepiaku? Pepiak, a dokąd ty się wybierasz? Bo ja sobie przypomniałem, że ja mam bardzo dużo sprzątania. W ogóle całą dżunglę muszę posprzątać, także... I w ogóle słonica prosiła mi, żebym zrobił jej zakupy, także ja to muszę iść, ja no nie mogę. Ale co ty opowiadasz? Co ty opowiadasz? Przecież słonica to wszystko online zamawia. A poza tym co ty? Najważniejsze są zawody, wszystko inne pozałatwiasz po zawodach. No ale ja nie wiem, no przecież ja nie chcę przeszkadzać, ja nie wiem, czy ja się nadaję w ogóle. Nie, no ale co ty opowiadasz? Nadajesz się na pewno. Ojku, no bo teraz każdy tak mówi, w czym jest dobry, że sowa jest w łamigłówkach, dobra, no bo jest bardzo dobra w łamigłówkach, a koala, że tam się i wspina, i jest silny, i w ogóle, a ja to co? Ja to w niczym nie jestem dobry, no. I w ogóle na pewno jest coś, w czym sobie poradzisz. Czepiaczku, kochany, przecież chodzi o to, żebyśmy się razem dobrze bawili. Dokładnie, Czepiak, no. Nie, daj się prosić. Chodź, Czepiaczku. Odpowiedz mi na takich kilka prostych pytań. Czy ty lubisz biegać? Nie, no lubię biegać. No jak jeszcze tam banany są, to pewnie, że lubię biegać. A lubisz skakać? Nie, no jak to małpka, no lubię skakać, no. No, a lubisz się dobrze bawić? O, no to ja lubię się bawić, to najbardziej się lubię bawić. No to nic nie stoi na przeszkodzie, słuchajcie, tak? No. Jesteśmy drużyną, to co, do boju? Do boju. No to uwaga, ja mówię hip hip, a wy krzyczycie hurra, jesteście gotowi? Musimy tak. To zrobić z werwą, jak zwycięska drużyna. Hip hip, hurra! Nasze zwierzaki dzielnie trenowały do zawodu. Biegały po krzakach, skakały po drzewach, rysowały,
rozwiązywały krzyżówki i różne zadania. Aż w końcu przyszedł długo wyczekiwany dzień zawodów. Witamy na naszej zwierzoliadzie. Prosimy o udanie się na start. Za chwilę zaczynamy. Życzymy powodzenia. Ale ekscytacja, zaraz startujemy! Oj, nie pamiętam, kiedy ostatni raz brałam udział w czymś takim. Banana, 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 ale, banana. Ale musimy zachować spokój, spokój, pełne skupienie, żebyśmy mogli wybrać maksymalne skupienie. Skupienie to moje drugie imię. Ładnie. Przepraszam. No nic, może nadrobimy w jakiejś innej konkurencji. Dobra, kochani, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Wszyscy spokojnie. Musimy obejrzeć, o co tutaj chodzi. Znaleźć polecenie. W jest, ogóle wiecie... Jest, 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 jest. Jest. Tu, tu, tu. No. Spokojnie, okej? Okay? Spokojnie. Prawda, Sowo? Spokojnie. Tak, spokojnie, słuchajcie. Musimy najpierw przeczytać dokładnie polecenie. No, dokładnie. To czytajmy, czytajmy, czytajmy. Chodź, 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 Kola. Chodź, 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 chodź. Skupmy się tutaj. Co to za dźwięk? Może to ta koperta? No, spróbuj. Nie, to też nie. Czepiak, zostaw maszynę. Ja już nic więc. Wyciągaj. Czepiak! I w tej chwili chodź tutaj do nas. Zostaw maszynę. Słuchaj. Wytęż uszy. Koala, czytaj. Skupienie. Spokój. Matematyka, Polski, ćwiczenia, wiele przed wami jest do zrobienia. Gdy otworzycie maszynę starą, ruszycie z zagadką już pełną parą. By dalej przejść w naszym turnieju, z mądrości skorzystać trzeba wielu. Rozwiązanie znaleźć musicie, a wtedy drzwi otworzycie. Uważajcie, bo prób jest niewiele, więc bądźcie rozważni, drodzy przyjaciele. Gdy trzeci raz dźwięk usłyszycie, to swoją grę już zakończycie. Hasłem na odpowiedź jest pytanie. Co dzieli, choć to nie matematyka? A jak podzieli, to serc dotyka. Ojejku, trudne pytanie. Słuchajcie, mamy tylko 3 próby, więc słuchajcie, pochylmy się na chwilę i zastanówmy. Co my możemy zrobić? Co to może być? Słuchajcie, musimy to sobie jakoś rozpisać. Co to znowu za dźwięk? Dobra, spokojnie. Miałeś dobry pomysł rozpisać, wziąć tak, kartki. Tak, tak, tak. Kartki. Najlepiej po prostu będzie kartkę. Gdzie są? Może coś tu? Nie masz ty, Sowa, w kieszeni. Czegoś poczekaj. To musimy to wszystko przecież porozpisywać. Coś mi się wydaje, że to... Czepiak, stój! Nie! W tej chwili odsuń się od maszyny! Zmarnowałeś nasze 2 szanse, rozumiesz? Mamy 3 szanse, a ty nam 2 zabrałeś. Ale ja chciałam po prostu hasło. Ale blisko, nie! Banan mi serca blisko, nie? Nie. Słuchajcie, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie możemy zrobić już żadnego błędu. Dobrze, spokojnie, po prostu damy radę. Uwaga, koala, sowa, chodzimy, myślimy, wytężamy umysł. Po prostu na spokojnie. A ja? A ty usiądź i nic nie mów, nic nie rób, nie dotykaj. Po prostu zjedz se tego banana i nie ruszaj się, dobrze? Nie ruszaj, nawet niech ci ręka tak troszeczkę nie wystaje. Nic, 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 już od rana nam po prostu rozwaliłeś 2 konkurencje, no. Siadaj i nie gadaj. I się nie ruszaj. Wiem. Nie, to nie to. Ojku. A może... Nie. Słuchajcie, mi to się wyda... Nie, to by było, ale to by było jakby... Może Polinezja... Nie, to nie o tym myślałem. Nie o to.
Słuchajcie, a gdyby tak... Albo... nie. Albo ten, że dotyka, po prostu dotykają nogi. Ale to serc ma dotykać, to nie, to nie. To może po prostu... Zależy, czyje nogi. Matematyka! 2 plus 2, 4, 85, 60! Choć nie matematyka. Ale to nie o to chodziło, no właśnie, kurczaki. Wiem, 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 wiem. Hasłem jest słowo kłótnia. No tak, dzieli, choć to nie matematyka. Genialne słowo! To jest hasło, to jest to hasło! Dzieli i serc dotyka! Kłótnia przecież dotyka, jak się kłócimy, to dotyka serca. No genialne! Rewelacja, po prostu mamy to hasło. To może ja wpiszę, co? Nie! Nie. Ty tu. Sowa zgadła, sowa wpisze. I co? Czy to była poprawna odpowiedź? Tak, to było to. Drzwi się otworzyły. Idziemy dalej. Udało nam się, kurczaki pieczone! Idziemy dalej! Kurczaki, koale, sowy i banany. Idziemy dalej. Udało nam się. Dobrze, słuchajcie, ostatnia konkurencja. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Musimy to wygrać. Możemy to zrobić. Możemy wygrać, możemy wygrać. Zobaczcie, jest. Jest skrzynia. Stop! Ty stoisz. Niczego nie dotykasz. Stoisz tutaj obok mnie. Najlepiej milczysz, nie odzywasz się, wiesz? Rozumiesz? Ale bo ja... Nie, nie ma żadnego ale. Nie, czepiaku. Najpierw wywaliłeś nas na starcie, potem zmarnowałeś nam dwie szanse i teraz, kiedy jest kluczowa konkurencja, wiesz po co my tu przyszliśmy? My tu nie przyszliśmy dla zabawy, tylko po to, żeby wygrać. Wygrać złoty puchar zwierzoliady, rozumiesz? To nie są przelewki, to nie jest zabawa, rozumiesz? No. Czytaj, Sowa. Słuchajcie. Wygraną już prawie macie w kieszeni. Ciekawe, czy zwycięstwo w tej grze was odmieni. Wiemy już, że kłótnia dzieli. Wiemy, że nie wszyscy wszędzie wszystko wiedzieli. Na początku zawody to dobra zabawa. Potem jednak staje się to najważniejsza sprawa. Zapomina się, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, szczególnie gdy nie wszystko dobrze wychodzi. Kłótnie, podziały, rywalizacja narasta, mur w drużynie wciąż wyrasta. Kluczem do zwycięstwa jest bycie drużyną, bo przyjaźń trwa długo, a zawody przeminą. Puchar w końcu na szafce zakurzony wyląduje, dlatego ważne jest zwiedzieć, jak drużyna się czuje. Czy nadal razem stoicie? Czy już z wyższością na siebie patrzycie? Klucz do tej skrzyni jest bardzo blisko, w zrozumieniu, że wygrana to nie jest wszystko. I nie mam ja sam tego, co razem mamy, bo gdy jesteśmy w jedności, to wtedy wygrywamy. Strasznie to dziwne. W zasadzie nie ma pytania, jak ten klucz znaleźć. Koala, mi to się wydaje, że tu nie o klucz chodzi. A o co? Panda ma rację. Ja myślę, że chodzi o to, żebyśmy razem dobrze się bawili. No, mieliśmy tak właśnie robić, razem dobrze się bawić. A zapomnieliśmy, że trzeba trzymać się razem. No właśnie. Jeju, po prostu... Ja w ogóle zapomniałam o tym, co jest najważniejsze po prostu. Po co my tutaj przyszliśmy? Że najważniejsza jest przyjaźń, no. Tak mi jakoś odwaliło. Przepraszam, czepiaku. Nie, bo przecież no ja naprawdę przeszkadzałem, więc nie, no po prostu tutaj... Się... Ale nie, no przecież ja normalnie to uwielbiam te twoje właśnie wygłupy, to, że ciągle się tam potykasz, wywalasz, wiesz, tego banana wszędzie wkładasz. Ja to bardzo lubię, bo ja ciebie bardzo lubię, tylko ten puchar mi normalnie, wiesz, w głowie przewalił, jakoś przy mózg mi tak przygniótł. Prawda? No przepraszam. Nie, no... Słuchajcie, no muszę przyznać, że i mi rozum odjęło. Mm. Kiedy zaczęło nam wychodzić, to tak bardzo nie chciałam przegrać. No. Nawet ja zapomniałem, że najważniejsze to trzymać się razem. Przepraszamy cię, czepiak. No,
no dobrze. Kurczę, wiecie co, ja to sobie... Teraz tak sobie pomyślałam, że... Darujmy sobie ten puchar, darujmy sobie ten cały finał. A? Zostawmy to, kurczę. Wiecie, ten puchar to mi nie jest potrzebny. Ale przyjaźń z wami, czas z wami, to już zupełnie inna sprawa. Chodźcie na lody, tam będziemy się przejmować pucharem. Idziemy, kurczaki. Ale wiecie co? Bo mi się wydaje, że ja wiem, co jest kluczem. Ale nie, to głupie, bo ja już tyle razy namieszałem i w ogóle myliłem się. Nie, chodźmy. Nie. Dzisiaj to ja się myliłam bardzo wiele razy w naszej przyjaźni. Ale teraz chcę naprawić ten błąd. Czepiak, spróbuj. Myślę, tak, że może spróbuj. Ci się udać. Tak? Czepiak, wierzymy w ciebie. No dawaj. No, bo, zobaczcie, bo tutaj ten kształt klucza to przypomina mój ukochany kształt... Mojego bananika. O, patrzcie, o. Ty działa! Nie! Otworzyło się. Wow! I w skrzyni jest list. Ej, patrzcie, to jest nasze zdjęcie. Zdjęcie. Wow. Czytaj. Najważniejsze zwycięstwo to zostanie razem. Szczególnie, gdy stykamy się też ze złym obrazem. Jesteście kościołem i każdy się liczy. Każdy w umiejętnościach się wyćwiczy. Potrzeba czasu i atmosfery miłości. A wzrost między wami szybko zagości. Nie no, kurczaczki. Wyobrażacie sobie, że my musieliśmy przyjść aż na zwierzoliadę. Ja musiałam, żeby zobaczyć, że przecież nie tylko cel jest ważny, ale też to, jak do tego celu dojdziemy. Tak, i że czasami trzeba się zatrzymać i poczekać na słabszych. Mm. A kiedy poczekamy, to słabsi staną się silniejsi. Mm. Tak. No i że każdy, naprawdę każdy może dać coś od siebie. No tylko wystarczy trochę tego poszukać, no i się znajdzie. No poszukać i trzymać się razem, bo to jest ważne. Każdy ma wady, każdy ma zalety, ale najważniejsze to trzymać się w przyjaźni razem. Bo w końcu jesteśmy kościołem. Tak. Dobra, ale my tu gadu, a przecież na lody trzeba skoczyć. Waniliowe? Nie, banan. Eukaliptusowe. Banan, mój banan. Jemy. Trzymaj to zdjęcie. Ja trzy gałki. Przywiesisz sobie w pokoju. No, jak fajnie. A w zasadzie to ja, wiecie co, zostanę tu jeszcze na jedno krótkie słówko. Bo tak sobie pomyślałam, to słowo razem. Razem. Razem jako drużyna. Razem jako przyjaciele. Od wielu już lat nasze hasła sezonu zaczynają się od tego, że jak zadaję pytanie, kim jesteśmy, to wy odpowiadacie, jesteśmy Kościołem. I to jest coś najważniejszego, co chcemy wam przekazać. Że jesteśmy Kościołem i jesteśmy w tym razem. I w Kościele są różni ludzie, różne osoby. Czasem nas ktoś wkurza, czasem ktoś nas denerwuje, ale jest Kościołem. Kościół to jest świetne miejsce, w którym uczymy się tego, jak siebie lubić nawzajem, jak troszkę mniej się denerwować na to, co nie wychodzi, jak budować coś wspólnie. Pamiętacie, jak układaliśmy puzzle i było widać, że brakuje jednego kawałka i zawsze jesteśmy wtedy wkurzeni, bo ta układanka nie jest pełna. I tak samo jest z Kościołem. W Biblii jest napisane, że Kościół jest jak ciało, czyli każda część tego ciała jest ważna. Nogi idą, jest brzuch, głowa, ręce, palce. Każdy ma swoje odpowiednie miejsce. I kluczem w Kościele, też dziecięcym, jest to, by po pierwsze wiedzieć, że jesteś częścią Kościoła, jesteś potrzebny taki, jaki jesteś. Druga rzecz to jest to, byś znalazł swoje miejsce. A trzecia, byś zaczął akceptować innych i pokochał ich takimi, jakimi są. Bo kiedy będziemy siebie kochać i iść razem, to wtedy zaczniemy się zmieniać. Bo to nie jest tak, że jesteśmy idealni i już nic nie potrzeba zmieniać. Ale tylko w miłości jest przestrzeń do zmiany. Dlatego jeśli możemy was z czymś zostawić, to zostawimy was z tym, że nie tylko cel jest ważny, ale też to, czy do tego celu dojdziemy razem, czy osobno. A Kościół Pana Jezusa Chrystusa stworzony jest po to, żeby do celu dojść razem. Bo tam na końcu wszyscy, ale to wszyscy spotkamy się razem. Dlatego
Jesteśmy Kościołem, który wzrasta. I w tym miesiącu wzrastajmy w przyjaźniach, wzrastajmy w relacjach, wzrastajmy w miłości, bo jesteśmy Kościołem i to jest ważne. Do zobaczenia. Ale jeszcze, co ja wam mówię do zobaczenia? Jeszcze się chwilę pomodlimy. Nie możemy przecież o tym zapomnieć. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty stworzyłeś dla nas takie miejsce jak Kościół. Dziękuję Ci, że my jesteśmy Kościołem, że jesteśmy żywym Kościołem i każdy z nas jest ważny. I ja teraz modlę się o każdą osobę, która to ogląda, aby teraz, Panie Boże, poczuła, że jest częścią Kościoła, że kochasz ją, że stworzyłeś i chcesz, by przynależała do Kościoła i znalazła tu swoje miejsce. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty jesteś głową Kościoła i że jesteś dobrym Bogiem. Amen. No i teraz to mogę powiedzieć. Do zobaczenia.